planujemy wyjątkowe imprezy, organizację finału Pucharu Polski i to, co najciekawsze, w miejscu historycznym, historycznym dla Krakowa, jak i dla polskiej siatkówki, w hali Hutnika Kraków, który przez wiele lat był czołowym klubem w Polsce i chcemy trochę odświeżyć tę pamięć o tym klubie, chcemy odświeżyć historię siatkówki klubowej w Krakowie i jakby uczczeniem tego będzie finał Pucharu Polski, który się odbędzie na starej, wyremontowanej hali Hutnika Kraków. Pracujemy już od wielu lat, już ponad 10 lat z miastem Kraków i robiliśmy praktycznie wszystkie już imprezy światowe, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. No i czas zejść na wszystkie najlepsze imprezy, jakie są w kraju. W tamtym roku ProZero, siatkówka plażowa po raz pierwszy w formie 4x4, teraz finał Pucharu Polski. No cieszymy się, zawsze ta współpraca była przede wszystkim taka merytoryczna, rzeczowa, konkretna i tym razem tak samo jest. My wszystko robimy, żeby jak najszybciej kibice wrócili na trybuny. To wiadomo, że sport jest absolutnie połączony z kibicem, natomiast te eventy, które my przygotujemy, są to przede wszystkim eventy telewizyjne. Przynajmniej ten marcowy, który planujemy, jest to absolutnie to topowy event telewizyjny, czyli wszystko pod kibica, duża ilość godzin, transmisje na żywo, wywiady, studio. To wszystko jest możliwe. Natomiast no, nic nie zastąpi kibica i oczywiście będą przygotowane specjalne animacje z kibicami, specjalny dźwięk, specjalne prowadzenie, ale to są wszystko imitacje. Natomiast no, czekamy na możliwość wejścia kibica na żywo i wszystko my robimy jako liga i lobbujemy i wszystkie warunki bezpieczeństwa, wszystkie bramki obostrzenia, szczepienia. My wszystkie takie inicjatywy popieramy i bardzo, bardzo liczymy na to, że w najbliższym czasie to się zdarzy.